Witam wszystkich w kolejniku, zagrajmy w Wiedźmina, kontynuujemy przedzieranie przez piwnicę. Seria Brooksa, wszyscy. Gięcie. Szaleniec z oknem. Co ten szaleniec nam powie? Wynoście się stąd! Nic od was nie chcę! W piwnicy były potwory. I tak zginę! Znajdą mnie! Dopadną! Opanuj się. Jak można się stąd wydostać? Ja nie mam zamiaru nigdzie iść, ale wy możecie spróbować oknem. Dzięki. Ciszej, bo was usłyszą. Wyszliśmy oknem i co teraz? Dzielnica płonie. Obawiam się, że przybyliśmy za późno. Nie bój się, jeszcze będzie okazja do walki. Stać w imieniu króla Foltesta! Aha, pan Geralt. Przepraszam, nie poznałem. Jak sytuacja, kapitanie? Zaraz zacznie się atak zakonników. Zatem przybyliśmy w samą porę. Gnijcie tutaj szybciutko. O, to skrótki wyku. Nieźle mi się tu świeci jak torpeda. I wina mi to zabić, super. Dobra. I co teraz? Jakiś zakonnik. Nie daliśmy rady. Ciężkie walki. Jak dotrzeć do klasztoru, nie przedzierając się przez miasto? Inna droga, przez kanały. Niebezpieczeństwo. Mam klucz. Weź go. Damy sobie radę. Nie dacie. Soigl. O kurde, no to grubo. Tutaj musimy się udać. Czy tutaj? Tutaj. No bo to nie jest mi w ogóle potrzebne. I wina nie ma, super. Sam sobie idę, a niech będzie. Zoig, ja bym czytał Zeugl. Ale to jest jakiś Zoigl. O, jest Iwin. Super. O nie, wyszedł. Kupiłem. No. Gdzieś na dole siedzi Zoigl. Jakieś rady od fachowca? Unikaj macek, to jego główna broń. Poza tym ma wrażliwy korpus. Jeśli masz antidotum na trucizny, zażyj przed walką. Geralt, jeśli zginę... Nie zginiesz, tacy jak ty kończą na szubienicach lub jako władcy. Słyszałeś o bojowniku o wolność, który zginął brodząc po pas w gównie? Masz rację. Zabijmy to ścierwo. Mamy wpis o Zoiglu? Prawdopodobnie mamy. Z Pływniegradem ciosów macek. Odporności, super, dobra. Ale tutaj mamy dzienniczek nasz. Muszę dotrzeć do klasztoru, dobra.
No nie, chciało się. Dobra, wchodzimy. Gdzie ten Zoigl? Musimy najpierw macki. Ho, 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 ho. Trochę jest tych macek. No fajnie to. No. Kurde. Zajgul. Aha, dobra. No, come on. No kurde, no. Tutaj jest kolejny. Wypij to. Najlepiej jest kółka. To bym tam najlepiej zrobił. Dobra. Come on, gin tej parszywcu. No. No kurde. No gin. No, come on. Jak najszybciej. Dobra. Gdzie tu jest? Następnie. Tutaj jest. No. Dobrze, tutaj są. Kurde, zełk to jest kurde wielkie bydle. No chodź tutaj. Tu mnie skubię. Tak po troszeczku. Chodź tutaj. Najszybciej. Jeszcze te macki, kurde, ile tych macek? Fuck. Dobra, tutaj są jakieś. Okej. Jest, tu widzimy, teraz musimy poszukać wyjście z kanału. Stronę klasztoru, dobra. To są szczątki za ugla. Musimy się śpieszyć. Wzięliśmy to? Chyba to. Jest, jest za ugla. Dobra, są jakieś szczotki. Szczątki. Dobra, jeżeli musimy się spieszyć. Dobra, 9 minut nagrywamy. Gdzie teraz, gdzie teraz? Nisko ciało, krata. Mhm.
To zamknięte, dobra. To wychodzimy, widzimy klasztorna. Zamiast gasić pożary. Dłan. Daruj sobie, Iwin. Ci ludzie stracili domy i bliskich. Modlitwa pomaga im pogodzić się z ciężkim losem. Zasługują na współczucie. Masz rację. Elfy też długo opłakują zmarłych. Dobra, gdzie teraz? Tutaj? Zmieść Goodwatch, pamiętam. Jestem taka zmęczona. Aha, dobra, tutaj mamy iść. Na zewnątrz, dobra. Gin. Jak najszybciej. Come on. No wiem, że śmierdzi tu ładnie. I sierpowy, i dawa, i taki, dobra. Dobra, super. Gdzie teraz? Tutaj, dobra. I to lecimy. Jeszcze jeden. Czas wejść do klasztoru, no to wchodzimy. Oh shit. I co teraz? Byle de Ars, dostałem po żebrach. Mocno krwawisz, nie wygląda to dobrze. Zostaw mnie i zabij tego bydlaka de Aldersberga. Ach, mną zajmą się Skojatel. No idź już! Trzymaj się, Iwin. Wrócę po ciebie. Zakon płonącej róży. No nieźle. Stać. Przejścia nie ma. Rozkaz wielkiego mistrza. Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi państwowej. Wynoś się stąd! Wielki mistrz nie przyjmuje! Wybaczcie, chłopcy, ale nie dajecie mi wyboru. Dobra, jestem przygotowany w miarę. Tak myślę. Godzin. Dobra. Nowe talenty. 1 złoty. Weźmy sobie to. Coś ze srebrnego. Finta. O, to jest dobre. To się nam przyda. Tak. Trochę dowaliłem jeszcze. Tak, że... Jak to jest zeługa? Nie mogę. Jest.
nadzieję, że ten mój super ekstra dodatek na miecz tak mi szybko nie zginie. Losom magnie, nie. Dobra, pięknie. Bohater. Super. Weźmy silny. Nie. Inteligencja na poziomie 4, no nie da rady. Nie chcę. Zobaczmy to. No to mam większość zrobioną. Ewentualnie pancerz plus 5. Dobra, walcz to. Zaczynamy grę. Mam. Dobra. Geralt. Ready. Steady. Zapiszmy jeszcze. Dla pewności. Dawaj. Szybko. No, dawaj. Zaczynamy grę. Co? Seriously? Takie zabawy? Spójrz, Geralt, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi, z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie, nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno. Katastrofa, która pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Znam przepowiednie i tliny. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki, dbają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów walczących o przegraną sprawę. Świat potrzebuje zbawcy. Męża opatrznościowego. Kogoś, kto roznieci w sercach ogień. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. Człowiek jest słaby, pełen skrupułów i wątpliwości. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go w wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak... Wątpisz? Nie winię cię, też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Moja wizja jest silna. No to fajnie. Lodowe pustkowia. I co teraz? Może będzie fajna przerwa, to akurat zakończymy sobie odcinek. Dobra, to będzie na razie koniec. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!